to gdzieś tak w okolice 2009 się poznaliśmy. 2009-2010. Tak, ja tam zawitałem do studia w Świcie. Rywin już tam działał. Tak, ja wtedy robiłem płytę, była nagrywana w 2010. Wtedy akurat zaczęliśmy wspólnie współpracować. Na kilku utworach udzielił się właśnie Chmielu. A później zaczęliśmy wspólnie produkować muzykę. Jeszcze była moja płyta, przy której Rywin też miał bardzo duży udział, bo ja jak początkujący tam nie wszystko ogarniałem. Na tej niwie się układała dobrze współpraca, co zaowocowało stanem aktualnym i niebawem właśnie wyjdzie nasza mini płyta. Tak, epka. No a poza tym cały czas produkujemy bity, które tam... Kiedyś zainicjowałem taką akcję jeszcze dawno temu z darmowymi instrumentalami. Wyszło ich chyba 7, one były wydawane cyklicznie. Przy praktycznie wszystkich brał udział Łukasz. No i myślę, że to jakoś też wpłynęło na to, że zaczęliśmy sobie później robić te instrumentale nasze. Nasze już pod naszym szyldem. Pod szyldem Audio Fanatics one się ukazują. Staramy się nie zamykać na jeden klimat, tylko właśnie wplatamy w to różne gatunki. Nie wspomnieliśmy o takim projekcie jak Odgrzewane Kotlety, który polegał na tym, że takie stare utwory, które leżały tak zwane kotlety. Już kilka lat leżały skazane, gdzieś na dysku. Tak, skazane na zapomnienie. Odświeżyliśmy i wyszła też właśnie przy naszej współpracy taka płyta od całego składu Pro, jak pod nazwą Odgrzewane Kotlety. Jeśli chodzi o wydanie, było nietypowe, bo była szata graficzna taka związana stricte z kulinariami, tak. I można było, że tak powiem, zjeść bonus do płyty, bo była to zupa. Zupy były w kilku smakach i sygnowane logiem właściwie tym Odgrzewanych Kotletów tego projektu. I smakowało chyba wszystkim, z tego co wiem. No, szybciutko te płyty też się rozeszły. A jeśli chodzi o płytę, to... Ja myślę, że to będzie taka kwintesencja nas. No pod względem muzycznym i... Tak. Myślę, że tekstowy. Słuchając jej będzie można sobie jakoś tak cały obraz już wziąć do siebie tego, co robimy i robiliśmy. Będą 4 utwory, ale... Ale to będą wyjątkowe 4 utwory. I długie, tak. Długie jak na hip-hop. Będzie też nietypowo wydana. Zresztą lubimy wydawać płyty w troszeczkę nietypowy sposób. Będzie nas też łatwo poznać, jeśli ktoś przesłucha tę epkę, bo tam w 4 utworach zamieściliśmy większość klimatów, które robiliśmy wcześniej. Czyli takie właśnie refleksyjne, coś też zabawnego, całkowicie na luzie, plus dużą dawkę instrumentalnych rzeczy, bogate aranżacje ze zmianami klimatów. No i płyta powinna się ukazać, myślę, że do 2 miesięcy, może nawet szybciej, ale zobaczymy. Czekamy na bardzo fajną szatę graficzną, która też na pewno będzie jakimś takim elementem wyróżniającym nas spośród innych. Dokładnie.